Targi Eurobike to czas światowych premier, ale też i premier polskich. To cieszy, fajnie jest przyjechać za granicę i zobaczyć, jak polskie marki pokazują swoje nowe produkty i w dodatku tak udane, jak wstępnie już widać, że NYX 3.0 Gearing z DI2 za 3849 będzie moim zdaniem hitem, bo naprawdę jest to rower, który się może podobać, który nie odstaje od najlepszych światowych marek. Rama jest fantastycznie wykonana, jak widzicie lakierowanie tutaj naprawdę na najwyższym światowym poziomie, złote, a skromne wykończenie, pod spodem widać strukturę karbonu, wszystko pięknie przykryte lakierem bezbarwnym, cieniowany kameleon fioletowo-niebieski metalizowany, do tego grupa GRX 2x11 elektryczna, oczywiście przerzutka ze sprzęgłem, takie tam bajery. W cenie dostajemy karbonowe koła, cena to jak mówiłem 3849 oczywiście euro. Do tego karbonowa sztyca, siodło Fizika, kiera zintegrowana z mostkiem, pochowane wszystkie kable, zintegrowane to ładnie aerodynamicznie z główką ramy. Kiera z flarą, czyli typowo gravelowa, odchodząca do zewnętrznej. Nawet owika jest subkaza, idealnie spasowana kolorami z lakierem na ramię. Piasty zbudowane na, wróć, koła zbudowane na piastach, Nowateka oczywiście, plus karbonowe obręcze sygnowane przez Rometa. No akurat ram karbonowych nie produkują u siebie, ale jak mogliście zobaczyć na jednym z moich wideo od nich z fabryki, wszystkie aluminiowe ramy spawają u siebie i naprawdę firma widać się rozwija i produkt się też rozwija. Ten gravel ma na widelcu potrójne mocowanie, ma też opcję zamocowania tutaj czy to bagażnika, czy błotników z centralnym mocowaniem. Na dolnej rurze od dołu mocowania nie ma, potrójne mocowanie od góry na skośnej, podwójne normalne mocowanie na podsiodłowej. Tutaj na główce ramy też pusto, czyli jeżeli będziecie chcieli tutaj założyć jakieś wyposażenie, to trzeba te systemy na paskach. No maszyna naprawdę grzechu warta, a do kompletu jeszcze wersja na Rivalu AXS.